Dom zakorzeniony w naturze. Ten opis najlepiej pasuje do zielonej oazy Mirona położonej w sercu Mazur. Ukryty pośród mchu i paproci dom został stworzony z naturalnych materiałów i otwiera swoje drzwi tylko nielicznym, wtajemniczonym gościom. Dzień dobry, Kasia. Witaj, Miron. Bardzo mi miło. I także. Miron. To jest imponujące, co ty tutaj zrobiłeś. Ten teren jest tak zadbany, ten dom jest tak ogromny, tak przepiękny, jeszcze ten dach fantastyczny, wow, brawo. Natchnienie przyszło z natury, z lasu. Ja po prostu bardzo lubię naturę, las. I chodząc na spacery widziałem przewrócone drzewa, gałęzie. Chciałem, żeby to miejsce było wkomponowane w naturę. Okej, czyli ja widzę, że to po prostu używasz naturalnych materiałów. Kamień, drewno. Moją ideą i celem było wykorzystać wszystko, co mam tutaj od natury. Do budowy wykorzystałem naturalne materiały, jak kamień przywieziony z okolicy, belki. Część materiałów to jest naturalnie powalone przez wiatr, jak drzewa, nawet i gałęzie, które wykorzystywałem gdzieś jako elementy dekoracyjne czy korzenie, które podpierają dach i utrzymują taras. A ten pomysł z zielonym dachem w jaki sposób się narodził? Chciałem wykorzystać taki czynnik żywy. I mam właśnie to na dachu, tak? Ale jak ty to zrobiłeś? Tam wysypałeś ziemię, potem co, po prostu siałeś? Kąt jest w niektórych miejscach naprawdę ostry, 45 stopni, no i ciężko utrzymać tam ziemię. Tam jest stara technologia, tam mam 15 centymetrów ziemi, odpowiednie rośliny, tam sobie wymarzyłem swoje zimozielone różne roślinki, ale nie wszystkie tam się przyjmują, tam są naprawdę ciężkie warunki, bo jak na przykład przyjdzie wczesna wiosna, zejdzie śnieg, zimy są, znaczy wieczory są mroźne, hula wiatr, no tam co chwilę trzeba wchodzić. Wsadzić coś, wypielić.